Kenneth Graham O czym szumią wierzby? Tłumaczenie Maria Godlewska, Zofia Baumanowa Czyta Marta Wierzbiańska Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Rozdział czwarty Pan Borsuk Czekali cierpliwie i długo Tak im się przynajmniej zdawało Tupiąc po śniegu dla rozgrzewki. Wreszcie posłyszeli wolno-sunące kroki, które zbliżały się ku drzwiom. Kret powiedział, że ten co się zbliża, musi mieć na nogach pantofle za duże i przydeptane na piętach. Ta uwaga świadczyła o inteligencji kreta, bo tak było rzeczywiście. Rozległ się zgrzyt odsuwanego rygla, i drzwi uchyliły się na parę cali. Tyle tylko, aby ukazać długi ryj i parę zaspanych, mrugających oczu. Jeśli jeszcze się to raz powtórzy, oświadczył szorstki i podejrzliwy głos. Rozgniewam się na dobre. Któż to śmie niepokoić mnie w taką noc? Odezwać się. Bursuku, wykrzyknął szczur. Wpuść nas proszę, to ja szczur i mój przyjaciel Kret. Zgubiliśmy drogę w śniegu. To ty szczurku, kochany mój chłopcze zawołał Borsuk zupełnie już innym tonem. Wchodźcie szybko, obydwaj, musicie być nieżywi ze zmęczenia. Coś podobnego. Zgubili się wśród śniegu. I to nocą o tej porze w puszczy. <grym> Ale wejdźcie, wejdźcie. Zwierzątkom było tak pilnie znaleźć się w noże, że wchodząc z pośpiechem, wpadły na siebie i z radosną ulgą usłyszały zamykające się za nimi drzwi. Borsuk miał na sobie długi szlafrok, a na nogach pantofle, rzeczywiście przydeptane. W łapie zaś trzymał płaski lichtarz. Zapewne kładł się już spać, gdy usłyszał stukanie. Spojrzał dobrotliwie na przyjaciół i pogładził obu po łebkach. To nie jest noc odpowiednia na spacery dla małych zwierzątek, rzekł po ojcowsku. Pewno musiałeś znów pładać jakieś figle, szczurku. Ale chodźcie dalej do kuchni. Pali się tam pierwszorzędny ogień, jest kolacja i wszystko, czego potrzeba. Ruszył naprzód, szurając nogami i świecąc im po drodze, a kret i szczur dążyli za nim, trącając się wzajem znacząco w przewidywaniu wielu przyjemności, wzdłuż długiego, ponurego i, prawdę powiedziawszy, dość odrapanego korytarza. Dotarli wreszcie do czegoś w rodzaju wewnętrznego holu, skąd rozchodziły się w różne strony przejścia, podobne do tajemniczych tuneli, których końca nie można było dostrzec. Ale w holu znajdowały się także liczne drzwi, porządne, dębowe drzwi, ciężkie i masywne. Borsuk otworzył jedne z nich i zwierzęta od razu znalazły się w blasku i cieple dużego kuchennego komina. Podłoga w kuchni była z czerwonych cegieł mocno już podniszczonych, a na wielkim kominku, umieszczonym między dwiema rozkosznymi wnękami, dokąd żaden przeciąg nie dochodził, paliły się kłody drewna. Dwa fotele o wysokich oparciach stały naprzeciwko siebie po obu stronach kominka, stwarzając wygodne możliwości dla osób towarzysko usposobionych. Na środku izby stał długi stół z prostych desek na krzyżakach, a po obu jego stronach ławki. Przy końcu stołu, tam gdzie był odsunięty fotel, leżały resztki skromnej, lecz obfitej kolacji borsuka. Szereg niepokalanie czystych talerzy mrugał znacząco spółek kredensu, umieszczonego w najdalszym krańcu pokoju. A od sufitu zwisały szeregiem szynki, wiązanki ziół, siatki z cebulą i kosze z jajami. Izba była jakby stworzona dla uczty bohaterskich rycerzy po odniesionym zwycięstwie, lub dla biesiady strudzonych żniwiarzy podczas dożynek. Zasiedliby licznie na ławkach wzdłuż stołu, śpiewając i weseląc się. Ale była także schronieniem dla paru przyjaciół o skromnych wymaganiach. Którzy mogliby przesiadywać w kuchni, ile by tylko chcieli, jedząc i rozmawiając przyjemnie i wygodnie. Rumiana podłoga uśmiechała się porozumiewawczo do zadymionego sufitu. Dębowe stołki, wyświecone od długiego życia, wymieniały między sobą wesołe spojrzenia. Talerze na bufecie szczerzyły zęby do garnków na półkach, a radosne światło ognia pełgało wszędzie. Dokazując ze wszystkimi bez wyjątku. Zacny Borsuk posadził przyjaciół na krzesełkach przy ogniu, aby mogli się rozgrzać, i kazał im zdjąć mokre ubrania i buty. Potem przyniósł im szlafroki i pantofle, obmył własnoręcznie stopę kreta ciepłą wodą i zalepił ranę plastrem. Łapka wyglądała teraz zupełnie jak nowa, może nawet jeszcze lepiej. Kiedy strudzone zwierzątka obeschły wreszcie, i ogrzały się w bezpiecznej przystani wśród otaczającego je światła i ciepła. Gdy, wyciągnąwszy przed siebie zmęczone łapki, usłyszały za sobą obiecujący szczęk ustawianych na stole talerzy, wydało im się, że bezdroża puszczy są odległe o tysiące mil. Wszystko zaś, co tam przecierpiały, przedstawiało im się niby na wpół zapomniany sen. Kiedy wreszcie dokładnie się wygrzali, Borsuk zaprosił ich do stołu. Gdzie przygotował posiłek. Już od dawna byli bardzo głodni, lecz kiedy zobaczyli kolację, zdawało im się, że mają do rozstrzygnięcia trudny problem. Do czego wziąć się najpierw? Wszystko bowiem było jednakowo nęcące, a przy tym obawiali się, czy inne potrawy zechcą łaskawie poczekać, aż przyjdzie na nie kolej. Rozmowa stała się na długi czas niemożliwa, a kiedy ją na nowo podjęto, toczyła się w sposób godny pożałowania z pełnymi ustami. Bursukowi wcale to nie przeszkadzało. Nie brał także za złe, gdy się kładło łokcie na stół, a nigdy wszyscy naraz mówili. Ponieważ sam nigdzie nie bywał, nabrał przekonania, że są to rzeczy błahe. W czym oczywiście się mylił, miał ciasne poglądy, bo te sprawy wcale nie są błahe, tylko że wytłumaczenie dlaczego tak jest zabrałoby nam zbyt dużo czasu. Borsuk siedział na fotelu przy końcu stołu i z powagą kiwał łebkiem, gdy zwierzątka opowiadały swoje przygody. Nic nie zdawało się go gorszyć lub dziwić. Nie powiedział ani razu, a mówiłem, lub tak twierdziłem zawsze. Nie wygłaszał zdania, że powinni byli postąpić tak, a tak, lub że nie powinni zrobić tego, a tego. Kret nabrał do niego wielkiej sympatii. Gdy nareszcie skończyli kolację, gdy każde ze zwierząt poczuło, że ma skórę naciągniętą do granic bezpieczeństwa i że nie obchodzi go nikt i nic, zgromadzili się w koło żarzącego się kominka i zaczęli rozmyślać, jaka to wielka przyjemność czuwać o tak późnej godzinie, być tak niezależnym i tak bardzo najedzonym. Po dłuższej rozmowie na tematy ogólne, Borsuk spytał serdecznym tonem. A teraz opowiedzcie mi nowiny z waszej części świata. Co porabia stary ropuch? Wpada wciąż z deszczu pod rynne. Odrzekł szczur z powagą, podczas gdy kret rozkoszował się ogniem, siedząc wygodnie rozparty na krześle z łapkami umieszczonymi wyżej łebka, i usiłował przywołać na pyszczek odpowiednio smutny wyraz. Rozbił się znowu w zeszłym tygodniu i to porządnie. Upiera się, aby sam prowadzić auto, a w żaden sposób nie może sobie z tym dać rady. Gdyby zatrudnił przyzwoite, rozważne, wykwalifikowane zwierzę, zapłacił mu porządną pensję i wszystko mu powierzył, dobrze by mu się działo. Ale gdzie tam? Ma przekonanie, że jest szoferem z Bożej Łaski i że nikt go nie może niczego nauczyć. Widzimy jakie są tego skutki. Wiele ich już było. Spytał Borsuk z chmurną miną. Wypadków czy maszyn? Choć właściwie dla ropucha to jednoznaczne, odparł szczur. Ma już y, siódmy samochód. Co zaś do tych poprzednich? Znasz jego wozownie? Pełno tam, dosłownie pełno aż po sam dach szczątków samochodów. A żaden odłamek nie jest większy od twego kapelusza. To resztki sześciu autropucha, jeśli ten szmelc można nazwać autami. Był już trzy razy w szpitalu, wtrącił kret. A przy tym strach bierze, gdy się pomyśli o karach, jakie musiał płacić. Tak, to mnie także niepokoi. Ciągnął szczur dalej. Ropuch, jak wszyscy wiemy, jest bogaty, ale milionerem nie jest. Prowadzi samochód fatalnie, a poza tym zupełnie się nie stosuje do przepisów drogowych. Trup lub bankrut, o co z niego będzie wcześniej czy później. Jesteśmy przyjaciółmi Ropucha borsuku, czy nie powinniśmy jakoś temu zaradzić? Borsuk zamyślił się poważnie, a po chwili powiedział surowym tonem: Wiesz chyba, że teraz nic nie mogę zrobić. Obaj przyjaciele przytwierdzili, rozumiejąc dobrze, o co borsukowi chodziło. Zgodnie z prawami zwierzęcej etykiety, nie ma stworzenia, które byłoby obowiązane dokonać w ciągu sezonu zimowego czynu wymagającego wysiłku czy bohaterstwa, czy nawet umiarkowanego ruchu. Wszystkie zwierzęta są w zimie senne, niektóre nawet śpią. Wszystkie są mniej lub więcej zależne od pogody i wszystkie odpoczywają po trudach dni i nocy. Podczas których każdy ich muskuł był wystawiony na ciężką próbę, a każda odrobina energii wyczerpana do ostateczności. A więc zgadzamy się co do tego, podjął znów Borsuk. Ale gdy już się pora odmieni, gdy nastaną krótsze noce, kiedy i tak nie możemy uleżeć, kiedy chcemy się zrywać do czynu już o wschodzie słońca, a nawet wcześniej, ach przecież wiecie! Zwierzątka pokiwały łebkami z powagą. Dobrze wiedziały. Otóż wówczas, mówił Borsuk, my, to znaczy, ty, ja i nasz wspólny przyjaciel Kret, weźmiemy się do ropucha ostro. Nie dopuścimy do żadnych głupstw. Doprowadzimy go do rozumu siłą, jeśli się nie da inaczej. Zmusimy go do rozsądku. Zrobimy. Ale ty śpisz, szczurku! Ja, ależ nie. Szczur zbudził się nagle. Już kilka razy przysypiał po kolacji, rzekł kret ze śmiechem, bo jemu wcale nie chciało się spać. Opanowała go nawet wesołość, choć nie wiedział dlaczego. Przyczyna leżała niewątpliwie w tym, że kret był z urodzenia i wychowania zwierzątkiem podziemnym. Położenie domu Borsuka bardzo mu odpowiadało. Czuł się jak u siebie. Szczur zaś sypiał zawsze w pokoju, gdzie świeże, nadrzeczne podmuchy wpadały przez okno i odczuwał bez wątpienia wpływ nieprzewietrzanego, dusznego mieszkania. – Czas już się udać na spoczynek! – rzekł Borsuk, wstając i biorąc do łapki płaski lichtarz. – Chodźcie obydwaj, pokażę wam waszą kwaterę. A jutro rano nie spieszcie się. Śniadanie możecie dostać, kiedy wam się spodoba. Zaprowadził obydwa zwierzątka do izby, która wyglądała po części jak skład, a po części jak sypialnia. Zimowe zapasy borsuka, wszędzie było ich pełno, zajmowały pół pokoju: stosy jabłek, rzepy, kartofli, kosze z orzechami i garnki z miodem. Lecz dwa białe łóżeczka na wolnej przestrzeni miały wygląd nęcący i wygodny. A bielizna z szorstkiego płótna była czysta i pachniała miło lawendą. Kret i szczur rozebrali się w 30 sekund i wślizgnęli pod kodry z wielką radością i ukontentowaniem. Nazajutrz, korzystając z wczorajszej zachęty borsuka, oba zmordowane zwierzątka zeszły bardzo późno na śniadanie. Zastały w kuchni ogień buzujący na kominku i dwa młode jeżyki, które siedziały na ławce przy stole, zajadając owsianą kaszą z drewnianych misek. Gdy kret i szczur weszli, jeżyki odłożyły łyżki, zerwały się i pochyliły łebki z uszanowaniem. Siadajcie, siadajcie, rzekł szczur dobrotliwie. Jedzcie swoją owsiankę. Skądżeż to kawalerowie przybyli? Zgubiliście pewnie drogę w śniegu? Tak, proszę pana, odpowiedział starszy z Jerzyków głosem pełnym szacunku. Ja i mały Billy próbowaliśmy dostać się do szkoły. Mama kazała nam iść, choć droga była taka. I oczywiście zgubiliśmy się, proszę pana. A Billy bał się i zaczął płakać, bo on jeszcze mały i tchórz w dodatku. Natrafiliśmy wreszcie na kuchenne wejście pana Borsuka i ośmieliliśmy się zastukać, proszę pana, bo pan Borsuk, jak każdy wie, ma bardzo dobre serce. Rozumiem. Przerwał szczur, krajając boczek, gdy tymczasem Kret smażył jajka na patelni. Jak tam na dworze? Nie potrzebujesz wciąż powtarzać, proszę pana, gdy do mnie mówisz, dodał. O, pogoda ohydna, proszę pana, strasznie głęboki śnieg! odparł Nieodpowiednia pogoda dla takich panów jak panowie. Gdzie pan Borsuk? spytał kret grzejąc kawę przy ogniu. Pan Borsuk poszedł do swego gabinetu, proszę pana, odpowiedział Jerz. Mówił, że dziś rano będzie ogromnie zajęty i pod żadnym pozorem nie pozwoli sobie przeszkadzać. Wszyscy obecni doskonale zrozumieli to wyjaśnienie. Ostatecznie, kiedy się żyje życiem gorączkowym i ruchliwym przez sześć miesięcy w roku, a względnie lub całkowicie sennym przez pozostałe miesiące, nie można ciągle wymawiać się snem, czy to od jakiejś roboty, czy też od obowiązków towarzyskich. Taka wymówka stałaby się w końcu monotonna. Zwierzątka wiedziały dobrze, że Borsuk po zjedzeniu obfitego śniadania zamknął się w swoim gabinecie, usadowił w fotelu, wyciągnął nogi na drugi fotel, zakrył pyszczek czerwoną chustką i oddał się zwykłemu o tej porze zajęciu. Dzwonek u drzwi frontowych głośno zadźwięczał. Więc szczur, który miał pyszczek zasmarowanym masłem od grzanek, posłał Bilego, młodszego jeżyka, zobaczyć, kto by to mógł być. W holu dało się słyszeć głośne tupanie, a po chwili Bili wrócił, poprzedzając wydrę, która rzuciła się na szczura i uściskała go z wyrazami gorącego powitania. – Dajże spokój! – wyjąkał szczur z pełnymi ustami. Tak też myślałam, że was tu zastanę w dobrym zdrowiu. Rzekła wydra wesoło. Wszyscy byli strasznie zaniepokojeni, gdy przybyłam dziś rano na wybrzeże. Ani szczur, ani kret nie pokazali się w domu przez całą noc. Musiało się stać coś strasznego, mówili. A śnieg oczywiście pokrył wszystkie ślady. Ale ja wiem, że gdy ktoś wpadnie w tarapaty, udaje się zwykle do Borsuka. A w każdym razie Borsuk musi coś o nim wiedzieć. Przybiegłam więc prosto tutaj, brnąc po śniegu przez puszczę. Ach, jaki piękny był śnieg! I to czerwone słońce, co błyszczało o wschodzie wśród czarnych pni drzew. Gdy szłam otoczona ciszą, wielkie zwały śniegu ześlizgiwały się z gałęzi i spadały z głuchym odgłosem. Musiałam dawać susa w bok, szukając osłony. Podczas nocy wyrosły nagle śniegowe pałace, groty ze śniegu, śniegowe mosty, tarasy, okopy byłabym z rozkoszą została tam i długo się bawiła. Tu i ówdzie leżały wielkie gałęzie, obłamane pod ciężarem śniegu, a zarozumiałe raszki siadały na nich i skakały, zadzierając nosa, jakby te złamane gałęzie były ich dziełem. Nad moją głową, wysoko na szarym niebie, przeleciał klucz dzikich gęsi, a kilka wron kołowało nad drzewami. Przyjrzały się wszystkiemu dokładnie i odleciały do domu z wyrazem obrzydzenia. Ale nie spotkałam żadnej rozsądnej istoty, od której mogłabym się czegoś dowiedzieć. Mniej więcej w pół drogi natknęłam się na królika. Siedział na pniu i mył łapkami swój głupi pyszczek. Wystraszył się okropnie, gdy podkradłam się od tyłu i położyłam mu przednią łapkę na ramieniu. Musiałam mu dać parę szturhańców w łepek, aby go doprowadzić do przytomności. Udało mi się wreszcie wyciągnąć od niego wiadomość, że jeden z królików spotkał zeszłej nocy kreta w puszczy. Opowiadano podobno w norach, że pan Kret, przyjaciel od serca pana szczura, miał jakąś nieprzyjemność, zgubił drogę, a oni wyruszyli na polowanie i pędzają go w kółko. Dlaczego żaden z was nic nie zrobił, aby mu dopomóc? Spytałam. Co prawda nie macie rozumu na zbyciu, ale jest was tysiące tęgich chłopów z których tłuszcz aż kapie, a wasze podkopy prowadzą w rozmaite strony. Mogliście przecież przygarnąć kreta, zapewnić mu bezpieczeństwo i wygodę, a przynajmniej zrobić jakieś starania w tym kierunku. Co, my, my króliki? Odpowiedział po prostu. My króliki miałyśmy coś zrobić? Więc zdzieliłam go jeszcze raz po łebku i odeszłam. Nie pozostawało mi nic innego. W każdym razie czegoś się dowiedziałam. A gdyby mi się udało napotkać któregoś z nich, byłabym zdobyła więcej wiadomości, no i bym ich pouczyła. Czy nie czułaś. Mm, ani trochę zdenerwowania? Spytał Kret, którego na wspomnienie puszczy ponownie nawiedził wczorajszy lęk. Zdenerwowania? Wydra pokazała w uśmiechu mocne, błyszczące białe zęby. Prędzej oni by się zdenerwowali, gdyby któryś spróbował na mnie swoich sztuczek. A teraz, Kryciku, bądź tak dobry i przysmasz mi parę kawałków szynki. Jestem straszliwie głodna, a mam moc do opowiedzenia szczurowi, i wieki już go nie widziałam. Kret ukroił kilka płatów szynki i kazał Jerzykom przypilnować smażenia, a sam powrócił do przerwanego śniadania. Tymczasem wydra ze szczurem, stykając się niemal łebkami, omawiali zawzięcie wiadomości z wybrzeża. Ich rozmowa toczyła się bez końca, płynęła niby szumiąca rzeka. Talerz przysmażonej szynki szybko opustoszał i wrócił z prośbą o nową porcję, gdy wszedł Borsuk, ziewając i przecierając oczy. Przywitał wszystkich swoim zwyczajem w sposób spokojny i pełen prostoty, wypytując dobrotliwie każdego z osobna. E, zbliża się pora drugiego śniadania! Zauważył, zwracając się do Wydry, zostań, zjesz je z nami. Musisz być głodna w ten zimny ranek. Ja myślę, odparła Wydra mrugając porozumiewawczo do Kreta. Po prostu umieram z głodu, gdy widzę, jak te młode jeże faszerują się szynką. Jerzyki, które zaczynały znowu czuć głód po zjedzeniu owsianki i po pracowitym smażeniu szynki, spojrzały nieśmiało na pana Borsuka ale były zbyt zawstydzone, by się odezwać. – Dalej, zuchy, marsz do domu, do mamy! – rzekł dobrotliwie Borsuk. – Każe was odprowadzić! Na pewno nie będziecie w stanie zjeść dziś obiadu! Dał każdemu z jeżyków sześć pensów, pogładził ich po łebkach i malcy odeszli, kłaniając się, machając czapkami i salutując. Niebawem wszyscy zabrali się do drugiego śniadania. Kret siedział obok Borsuka, a ponieważ tamtych dwoje wciąż jeszcze omawiało nadrzeczne plotki i niepodobna było ich oderwać od tematu, kret skorzystał ze sposobności, aby powiedzieć Borsukowi, jakie wygodne i swojskie wydaje mu się to mieszkanie. Gdy się znajdujemy głęboko pod ziemią, dowodził, wiemy, czego się możemy spodziewać. Nic nie może się nam stać, nikt nas nie może dosięgnąć. Jesteśmy panami siebie w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie potrzebujemy nikogo pytać o zdanie, ani dbać o to, co kto powie. Ponad naszymi głowami życie toczy się zwykłym trybem. Niech się dzieje, co chce, co nam do tego. Gdy nam przyjdzie ochota to jazda na górę, a tam wszystko gotowe, tylko na nas czeka. Borsuk promieniał. To samo ja twierdzę, odparł. Tylko pod ziemią jest bezpiecznie, cicho i spokojnie. A jeśli ktoś ma bujną wyobraźnię i zapragnie przestrzeni, po okopie podrapie i już ją ma. Jeśli zaś uważa, że jego dom jest zbyt obszerny, zalepi jedną czy dwie dziury i znów osiąga to, czego chciało. Nie potrzeba nam architektów, ani handlarzy. Nikt nie widziwia nad nami, zaglądając przez płot, a przede wszystkim nie zależymy od pogody. Weź na przykład szczura. Woda przybierze o kilka stóp i już musi przenosić się do wynajętego lokalu w niemiłej dzielnicy, gdzie jest mu niewygodnie, a w dodatku kosztownie. Weź na przykład ropucha. Nie mam nic przeciwko ropuszemu dworowi, jest to najlepszy z domów w okolicy, jeśli już mowa o domach. Ale niech wybuchnie pożar, co pocznie ropuch? Jeśli wiatr zerwie dachówki, lub ściana zarysuje się czy zawali, co pocznie ropuch? Przypuśćmy, że w pokojach są przeciągi. Nienawidzę przeciągów. E, co pocznie ropuch? Tam na dworze, w górze, można się trochę powłóczyć i zdobyć żywność. E, lecz trzeba mieć podziemie, dokąd się wraca. Oto moje pojęcie domu. Kret potakiwał z przekonaniem i dlatego też Borsuk serdecznie się z nim pokumał. Gdy skończymy śniadanie. Rzekł, oprowadzę cię po moim mieszkaniu. Ty potrafisz je ocenić. Znasz się na budownictwie mieszkaniowym, to widać. Po śniadaniu, gdy tamtych dwoje usadowiło się przy kominku i rozpoczęło gorącą dyskusję na temat węgorzy, Borsuk zapalił latarkę i kazał Kretowi iść za sobą. Minęli hol i zagłębili się w jeden z głównych tuneli. Przy migotliwym świetle latarki ukazywały się z obu stron większe i mniejsze pokoje. Niektóre miały rozmiary zwykłej szafy, inne obszarem i wspaniałością dorównywały staroświeckiej komnacie w ropuszym dworze. Wąskie przejście prowadziło pod prostym kątem do innego korytarza, lecz i tam zobaczyli to samo. Kret był oszołomiony wielkością i licznymi rozgałęzieniami podziemi, długością korytarza. Masywnością sklepień w składach, kolumnami, łukami, posadzkami. Na boga, Borsuku! rzekł wreszcie. Skąd miałeś czas i skąd czerpałeś siłę, aby zrobić to wszystko? Przecież to zdumiewające. Byłoby niewątpliwie zdumiewające, odrzekł Borsuk z prostotą. Y, gdybym to ja wykonał, lecz w rzeczywistości nic nie budowałem, a tylko oczyszczałem w miarę potrzeby korytarze i pokoje. Wszędzie w koło jest tego o wiele więcej. Widzę, że nic nie rozumiesz, muszę to wyjaśnić. Otóż, bardzo dawno temu, nim puszcza zasiała się i wyrosła do obecnych rozmiarów, istniało miasto. Miasto ludzi, rozumiesz? Tu, gdzie teraz stoimy, ludzie żyli, chodzili i rozmawiali i spali i prowadzili swoje interesy. Tu stały ich konie, tu ucztowali, stąd wyruszali na wojenne i kupieckie wyprawy. Byli to ludzie potężni i bogaci. Wciąż budowali i budowali, bo im się zdawało, że ich miasto będzie trwało wiecznie. Ale co się z nimi stało? Spytał Kret. Któż to może wiedzieć? powiedział Borsuk. Ludzie przychodzą, mieszkają, jakiś czas budują, gromadzą dostatki i odchodzą. Taki już mają zwyczaj, ale my pozostajemy. Borsuki były tu, jak słyszałem, na długo przed powstaniem miasta. Teraz znowu są borsuki. Wytrwałe z nas stworzenia. Możemy się wyprowadzić na jakiś czas, ale czekamy. Czekamy cierpliwie i znowu wracamy. I tak będzie zawsze. Ale co się stało, gdy ci ludzie wreszcie się wynieśli? Spytał Kret. Kiedy odeszli silne wiatry i długotrwałe deszcze, wzięły się do roboty. Pracowały pilnie, bez wytchnienia, rok po roku. Być może i my borsuki dopomoglibyśmy im trochę we własnym skromnym zakresie, któż to może wiedzieć? Wszystko rozpadało się, rozpadało coraz bardziej, aż stopniowo miasto zamieniło się w ruinę. Zostało zrównane z ziemią i wreszcie znikło zupełnie. A potem na tym miejscu wszystko zaczęło rosnąć. Rosło coraz wyżej. Nasiona stały się sadzonkami, a sadzonki drzewami w lesie. Paproci ciernie pośpieszyły z pomocą, nagromadziły się warstwy przegniłych liści, wezbrane zimą strumyki przenosiły ziemię i piasek, które pokrywały wszystko i równały. Z czasem nasze mieszkania znów były gotowe, więc się wprowadziliśmy. Tam w górze nad nami działo się to samo. Przyszłe zwierzęta, miejsce im się spodobało, więc się wprowadziły, zakwaterowały, rozmnożyły i dobrze im się dzieje. O przeszłość się nie troszczą. Przeszłość nigdy zwierząt nie obchodzi. Nie mają czasu się nią zajmować. Było tu oczywiście sporo pagórków i nierówności, ale to właśnie było dla nas korzystne. Zwierzęta nie kłopoczą się także i przyszłością. Przyszłością, w której ludzie może się znowu wprowadzą na pewien czas. Nie ma w tym nic niemożliwego. Obecnie puszcza jest dość gęsto zamieszkana przez istoty złe, dobre i obojętne. Zykłe zbiorowisko nie chce nikogo wyszczególniać. Na świat składają się różne elementy. Coś mi się zdaje, że i ty się o tym osobiście przekonałeś. Oj, tak! odpowiedział Kret, a lekki dreszcz wstrząsnął nim. No, no, rzekł Borsuk klepiąc go po ramieniu. To było twoje pierwsze zetknięcie z nimi. Nie są oni tacy straszni. Wszyscy musimy żyć i pozwolić żyć innym, ale jutro uprzedzę ich i myślę, że odtąd już cię więcej nie będą dręczyć. Moi przyjaciele mogą sobie chodzić po tym kraju, gdzie im się żywnie podoba już moja w tym głowa. Gdy powrócili do kuchni, zastali szczura, który krążył w podnieceniu po pokoju. Atmosfera podziemia przygnębiała go i działała mu na nerwy zdawał się obawiać, że rzeka mu ucieknie, jeśli jej nie dopilnuje. Włożył więc płaszcz i znów zatknął zapas pistolety. "Chodź już, Krecie" rzekł niecierpliwie, kiedy tylko ich spostrzegł. "Musimy za dnia wyruszyć, nie mam ochoty spędzać jeszcze jednej nocy w puszczy." "Wszystko pójdzie dobrze, kawalerze" odezwała się wydra. "Idę przecież z wami, znam na pamięć każdą ścieżkę." A jeśli trafi się jakaś głowa, której wypadnie dać szczurchańca, możecie z całą ufnością polegać na mnie. Nie martw się, szczurku, dodał spokojnie borsuk. Moje korytarze ciągną się dalej niż przypuszczasz. Z kilku stron wychodzą na brzeg puszczy, chociaż nie mam ochoty, aby wszyscy o tym wiedzieli. Kiedy już naprawdę będziecie musieli wyruszyć, poprowadzę was krótszą drogą. A tymczasem rozgości się i siadajcie jeszcze. Lecz szczur był niespokojny, chciał wracać i pilnować swej rzeki, więc borsuk znowu wziął latarkę i poprowadził ich krętym, wilgotnym, dusznym tunelem, częściowo wyrąbanym w skalę, częściowo wykopanym w ziemi. Tunel to schodził w dół, to się podnosił i zdawał się ciągnąć przez szereg mil. Wreszcie zwierzęta ujrzały światło dzienne, przebijające przez splątaną roślinność, która zwisała nad wylotem tunelu. Borsuk pożegnał ich szybko, wypchnął ich z pośpiechem przez otwór, a potem zasłonił go starannie pnączami, suchymi liśćmi i gałęziami, by nadać wszystkiemu możliwie naturalny wygląd i zawrócił do domu. Przyjaciele znaleźli się na skraju puszczy. Za sobą mieli skały, zarośla i piętrzące się splątane korzenie, przed sobą bezmiar spokojnych pól, obramowanych linią płotów, które czerniały na śniegu. W oddali przebłyskiwała dobrze im znana stara rzeka, a nisko na widnokręgu wisiało czerwone zimowe słońce. Wydra, która znała wszystkie przejścia, podjęła się przewodnictwa. Szli więc gęsiego kierując się w stronę odległej kładki. Tam przystanęli na chwilę i obejrzawszy się, objęli wzrokiem puszcze, a potem szybko ruszyli ku domowi, ku ognisku na kominku i wszystkim dobrze znanym przedmiotom, na których igrał blask płomieni. Czekał na nich szmer rzeki, szumiącej wesoło za oknami. Rzeki, którą znali i której ufali. Rzeki, która, mimo zmiennego usposobienia, nie zaskoczyła ich nigdy przykrą niespodzianką. Kret dążył naprzód, oczekując z niecierpliwością chwili, gdy znajdzie się znowu w domu, wśród dobrze znanych, ulubionych przedmiotów. Uświadomił sobie jasno, że jest zwierzątkiem związanym z uprawnymi polami i żywopłotami. Z wyoraną bruzdą, z pastwiskiem, z drużką wymarzoną na wieczorne spacery z wypieszczonym ogrodem. Nie dla niego szorstkość, uparta wytrzymałość lub zgiełk walki towarzyszące życiu na łonie dzikiej przyrody. Kret musi być mądry, musi trzymać się przyjaznych miejsc, w których sądzono mu przepędzić życie. Oczekują go tam swoiste przygody, zdolne wypełnić całe jego istnienie.